umiemy być spontaniczni, spontanicznie się modlić, w taki sposób też przedstawiać młodym Pana Boga, żeby chcieli tego słuchać, ale to powinno doprowadzić ich też do spotkania z Bogiem w liturgii, w Jego Słowie, w tym, że kiedy pójdą do kościoła, będą chcieli tam kontynuować to, co zaczęło się tutaj na hali. Każde 24 godziny na tym świecie to jest 300 tysięcy nowych dzieci, które się na tym świecie rodzą. 300 tysięcy nowych ludzi każde 24 godziny i to jest nie do zatrzymania. W każde 24 godziny 170 tysięcy ludzi umiera, dzisiaj też tyle ludzi umrze później na Chrystusa. W każde 24 godziny 830 kobiet umrze dzisiaj też, rodząc swoje dziecko, bo nie będzie miało dostępu do szpitala, do położnej i to dziecko zostanie sierotą w pierwszej dobie życia. W każdej minucie umiera 21 dzieci poniżej 5 roku życia na minutę na świecie. 21 dzieci poniżej 5 roku życia z przyczyn, które są do uniknięcia od razu, gdybyśmy tylko chcieli. Brak antybiotyków, brak wody, brak leków na malarię, brak toalety, brak jedzenia. I kiedy patrzysz na to, że to się dzieje dzisiaj na świecie, to myślisz sobie, co poszło nie tak. No bo rozumiem, że starsi ludzie umierają tam, bo chorują, bo dzieją się różne rzeczy, ale dziecko poniżej 5 roku życia przecież to tylko żyć, nic więcej. Żyjemy na świecie, na którym jest 7,6 miliarda ludzi mniej więcej i który produkuje jedzenia dla 15 miliardów ludzi, bo tyle dzisiaj produkuje, a mamy miliard ludzi prawie, którzy dzisiaj nie zjedzą jednego posiłku. Mamy 2,5 miliarda ludzi, którzy nie mają dostępu do toalety. Wyobraźcie to sobie. Jakiejkolwiek, nawet spokojki. My idziemy do kibla, jak nam się chce i w ogóle się nad tym nie zastanawiamy. A mamy 2,5 miliarda ludzi, którzy się będą zastanawiali, czy robić w krzakach, czy jak wyjdą na przykład kobiety gdzieś tam i będą próbowały się załatwić, to ich nikt nie zgwałci. Czy jak są w ciąży, to mogą pójść, to wiadomo, że dziecko, jakie jest w brzuchu, uciska prawie też i się bardziej chce, one muszą cały dzień trzymać, bo nie są w stanie załatwić swoich podstawowych potrzeb. Wiecie. I my sobie możemy się w Polsce zastanawiać nad tym, czy 300 plus tutaj, czy na krowę dać 100, czy na dziecko dać 500, czy na to. Natomiast ludzie na świecie mają naprawdę poważne problemy. I ci ludzie, to dziecko, z którym my się opiekujemy w Kongo, czy w innych miejscach, to nie jest dziecko, które jakoś, to jest jego wina, że ono się tam urodziło, gdzie się urodziło. Ani waszą zasługą, ani moją nie jest to, żebyśmy się urodzili tu, gdzie żeśmy się urodzili. To się po prostu tak złożyło. I każde z tych dzieci, każdy z tych ludzi jest ukochanym dzieckiem Pana Boga dokładnie tak samo jak ja.